Wrocławski, to jest program As Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions w hotelu Marriott w Warszawie. Moim i Państwa gościem jest Andrzej Wroński. Miło mi. Dzień dobry. Witam. Dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich. Czy dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich jest w Polsce gwiazdą? Wydaje mi się, że każdy mistrz olimpijski jest gwiazdą w Polsce. No, trzeba tutaj powiedzieć, że młodzi ludzie nie poznawają, tak? Ale w moim wieku starsi, troszeczkę młodsi, jednak cały czas pamiętają te sukcesy, pozdrawiają i gratulują zdobytych medali. Ile w ogóle w życiu Pan zdobył medali, licząc wszystkie imprezy? Trudno policzyć, ale podejrzewam, że około 1000. Naprawdę? Tak, ale ja liczę wszystkie zawody, tak? No ja pytam o wszystkie. Wszystko, bo tak, jak wszystkie to około 1000 zawodów, jakby nie było. Startowałem prawie 30 lat jako zawodnik. Nie zawsze z sukcesami takimi, że pierwsze miejsca, złote medale, ale trzecie, drugie miejsce. Także tych medali się troszeczkę nazbierało. Startowałem jako w grupie seniorowskiej, to tych zawodów było znacznie mniej. Jak startowałem jako młodzik, to w tych zawodach było wiele, wiele więcej. 1000 medali. Pan ma pomieszczenie, tak? Specjalne w domu. Mam na medale. Specjalne pomieszczenie. I one wszystkie wiszą? One wszystkie są się tam znajdują? No nie wiszą, są część jest w etui, część wisi, część w gablotach, tak samo z pucharami jest. No ale to nie tylko tam, to mam jeszcze inne trofea, bo jestem teraz zapalonym myśliwym. Moje hobby, także tam w tym pokoju też są moje zdobycze, te pozasportowe, myśliwskie trofea. Pan wyjechał na wieś. W Warszawie kilkadziesiąt lat, tak? Pan mieszkał? No kilka, no można powiedzieć, prawie 30 lat mieszkałem w Warszawie. I od 4 lat przeprowadziłem się w rodzinne strony na Kaszuby, mieszkam w Żukowie, tam mam dom, całą rodzinę, także... Nie ma nudy? Jakbym siedział w domu, to pewnie byłaby nuda, ale jak już powiedziałem, dużo zajęć mam, prowadzę klub zapaśniczy, reaktywowałem, kiedyś zaczynałem trenować. Tak jak już powiedziałem, bardzo dużo czasu też mnie myślistwo pochłania. Oprócz tego aktywnie cały czas uczestniczę w zapasach. Jestem wiceprezesem Polskiego Związku Zapaśniczego. Jestem sędzią międzynarodowym. W tym roku udało mi się zdobyć najwyższą klasę. Zresztą w zeszłym roku, tak? W zeszłym roku zdobyłem. W tym roku nominacja najwyższego sędziego międzynarodowego. To jest sędzia klasy olimpijskiej. Także już w tym roku będę mógł sędziować Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. I w najbliższych latach rywalizować z innymi sędziami o to, żeby sędziować na Igrzyskach Olimpijskich. A skąd pomysł, żeby właśnie wziąć się za sędziowanie? No i każdy musi jakieś tam życie, sobie miejsce w życiu znaleźć, tak? Ja wiedziałem, no przecież nie będę całe życie walczył na macie, nie będę zawodnikiem. Jakoś taki, no nie wiem, no podobało mi się to sędziowanie i wciągnęło mnie. I to też pozwoliło na to, żeby cały czas być przy sporcie, cały czas jeździć na zawody, być przy tych wielkich wydarzeniach, nie tylko w Polsce, ale na świecie. I wydaje mi się, że to dobrze. Okej, wróćmy na chwilę do Pańskich tych wielkich sukcesów olimpijskich. Jak często wraca Pan myślami, a może Pan sobie to odtwarza, do walki z Gerhardem Himmelem z Seulu 88? A to dawno już było, już tego nie pamiętam, ale pamiętam z tej walki, że 15 sekund było chyba moim najdłuższym 15 sekund w życiu. Punktacji było 3-1 dla mnie, zostało 15 sekund i patrzałem właśnie wtedy, cały czas kontrolowałem jednym okiem na czas, tam na tablicę, ile to leci i dosłownie te sekundy, które dzieliły mnie od już tego złotego medalu, to przeciągały się w minuty. Myślałem, że te 15 sekund się nigdy nie skończy i naprawdę kiedyś widziałem, że te 2-3 sekundy są do końca, no to wiedziałem, że jestem zwycięzcą tej walki. Wtedy jeszcze nie docierało do mnie, że jestem mistrzem olimpijskim. No właśnie, jakie to jest uczucie? Bo w tym programie było o kilku mistrzów olimpijskich. Ja zawsze pytam, jakie to jest uczucie, bo ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, dlatego że nigdy mistrzem olimpijskim nie będę. Jak się wygrywa walkę finałową, to pierwsze tak... Znaczy, ja byłem w tej specyficznej sytuacji, że pierwszy mój medal taki, na takiej poważnej imprezie to był złoty medal i na Igrzyskach Olimpijskich. Inni sportowcy zaczynają od Mistrzostw Europy, od Mistrzostw Świata, od brązowego medalu, od srebrnego. No złotego to wybitni zawodnicy, a ja od razu zacząłem od złotego medalu olimpijskiego. Także to było dla mnie coś takiego jakby wygrać turniej, tak? Dopiero później, kiedy stałem na podium, kiedy zagrano Mazurka Dąbrowskiego, to zaczęło do mnie docierać, że to jest wielki sukces, że to jestem mistrzem olimpijskim, tę flagę olimpijską, medal olimpijski, pan Reczek, który wręczał mi złoty medal olimpijski. Powoli docierało, ale jeszcze tak nie do końca. Dopiero później, jak już przyleciałem do Polski, kiedy zaczęły się wywiady, spotkania,
to wtedy właśnie tak już całkowicie na 100% uwierzyłem w to, że jestem mistrzem olimpijskim. Czwarte miejsce w Barcelonie na kolejnych igrzyskach. To był zawód dla Pana? Tak, to mogę powiedzieć, że to chyba była największa porażka sportowa w życiu, ponieważ w 1992 roku do igrzysk olimpijskich nie przegrałem żadnej walki. Wszystkie turnieje, czyli byłem mistrzem Europy, wygrałem turniej Pytaszyńskiego, no i wielkie takie moje kontuzja na właśnie finale w turnieju Pytaszyńskiego, w walce finałowej, gdzie na początku diagnoza była, że jest naciągnięty mięsień międzyżebrowy, a później się okazało, że były złamane te żebra, ponaciągane, także że może jakbym troszeczkę inne leczenie przybył, tak, tego wszystkiego, może bym szybciej to wyleczył, no ale niestety stało się jak się stało. W pierwszej walce spotkałem się z zawodnikiem Stanów Zjednoczonych, Denisem Kozłowskim, a propos, no, dwa razy w tym samym roku z nim wygrałem. Także troszeczkę byłem pewny, że wygram tę walkę. Może to też mnie troszeczkę zgubiło. Może tak? Zbyt pewny. Zbyt pewnie, że tak, a już z tym walczyłem, z tym zawodnikiem, ale cały czas tam w głowie mi siedziała ta moja kontuzja, że tu muszę uważać na żebra. To może też, to są takie złożone takie właśnie problemy. I przegrałem tę walkę 1-0. Muszę powiedzieć, że na moich 11 medali, no 11 medali, tak, to jeden, dwa finały przegrałem. Tak? A tak za wszystkie wygrałem, czyli tam 6 finałów wygrałem. Wygrałem złote medale, o brązowe medale wygrałem tam dwa i przegrałem właśnie o trzecie miejsce i o pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata. I Atlanta. Znów sukces, znów złoty medal. I teraz pytanie, który sukces smakuje lepiej? Czy można to porównać? Czy pierwszy złoty medal, czy ten drugi? Dlatego, że trzeba było zrobić to właśnie po raz wtóry, po raz drugi. No może trudniej. Trudniej było zdobyć ten medal. No ale najbardziej wspominam i z tego najbardziej się cieszę, to jest na pewno ten pierwszy medal w Seulu. No ale też najtrudniej, jak już powiedziałem, że najtrudniej było zdobyć w Atlancie. Miałem bardzo mocnego przeciwnika i tutaj była moja chyba najtrudniejsza walka w życiu. To stoczyłem to z zawodnikiem kubańskim, z Hectorem Milanem, który bronił tytuł mistrza olimpijskiego z Barcelony. Także wiedziałem, że będzie bardzo ciężko. No, różne myśli mi po głowie chodziły, przegram, wygram, ale kiedy zawsze wychodziłem na ring, bo siedzimy na ringu, to teraz bym się tutaj skojarzył, na matę, to wszystko, po prostu te obawy zostają gdzieś tam w szatni. Chodzę na matę i wiem, że tylko ja jestem, mój przeciwnik, no i sędzia, który musi dobrze mi posędziować, żebym przypadkiem gdzieś tam nie oszukał. I muszę powiedzieć, że wygrywałem tą walkę po pierwszej rundzie 2-0 i ta walka była jakaś taka spokojna, tak? Ale kiedy Kubańczyk stracił dwa punkty, nie wiem, weszło w niego jakaś bestia, się na mnie rzucił. Przez minutę chyba trwała ta taka szaleńcza taka napaść na mnie. Ja wtedy, no, różne myśli mi przychodziły do głowy. Już czasami tak już mówię, tak broniłem się, czasami no, światło mi przygasało, miałem ciemno przed oczami. Myśli przychodziły mi przez głowę, żeby oddać tą walkę, czyli oddać punkty, może wtedy już przestanie się nade mną pastwić i spokojnie sobie te 6 minut przewalczę. Ale taka myśl przeszła mi taka przez głowę, jedna, mówię, kurczę, przecież wygrywasz 2-0, patrzę jednym okiem, tam 2 minuty do końca. To co tak właśnie myślę, mówię, kurczę, mówię, 2 minuty, no 2 minuty muszę wytrzymać, bo to już złoty, już mam medal. Bo jestem pierwszy w grupie, jestem w finale, nie może tak być. Nie po to tyle trenowałem, żeby przegrać. I wtedy jakieś takie siły, takie wewnętrzne, jakieś takiego kopa dostałem i ruszyłem. I co się stało? Właśnie przełamałem jakąś taką tą pasy Kubańczyka i Kubańczyk stanął już. Już te chyba 1,5 minuty były te takie na najłatwiejsze w tym całym turnieju olimpijskim w Atlancie. Okej, okay. I później Sydney. Tam pan liczył na jakiś medal, czy nie? No po cichu liczyłem, bo rok wcześniej byłem wicemistrzem świata. No i nie na nieszczęście, zresztą... Chorążym pan był polskiej reprezentacji, może dlatego się nie udało, bo jest jakaś klątwa. Ja wierzyłem w dobrą pasę. Wierzyłem, że będę takim wielkim Legieniem, bo Legień też mój kolega w Barcelonie był chorążym. Zdobył drugi tytuł mistrza olimpijskiego i to jeszcze w innej kategorii, wyższej kategorii wagowej. Także tym się nie przejmowałem, ale przejmowałem się tym, że ja startowałem na ogół i wszystkie moje medale zdobywałem w kategorii do 100 kg. I oczywiście na co dzień w treningu ważyłem około 107,
106 kg, także musiałem na zawody tracić około 6-7 kg. I do Sydney zostały zmienione kategorie wagowe i obniżyli moją kategorię do 97 kg. I no niestety tutaj ta kategoria wybitnie mi nie pasowała, ja bym, no nie czułem się tutaj mocny. Wiedziałem, że najlepiej było, gdybym pierwszą walkę miał taką słabszą i później już sukcesywnie w turnieju, oczywiście też się nawadnia człowiek, tak, tej wagi to przybywa. Słabszym zawodnikiem, z Gruzinem, przegrałem 1-0. Później wydawałoby się, że z mocniejszym zawodnikiem, bo wicemistrzem olimpijskim z Basarem wygrałem. Ale wtedy był jeszcze taki jakiś system trójkowy, że niestety suma punktów była za mała i wszedł Gruzin dalej do turnieju. Ja odpadłem. Dzisiaj pan naucza młodych ludzi tego sportu. Między innymi pański syn uprawia, prawda? Zapasy. Tak. Artur Wroński. Tak. Podobno z sukcesami, to podobno jest nadzieja. O, to bym tak nie powiedział, tak? Że jest nadzieja. I z sukcesami, tak, jest w zeszłym roku. Zajął drugie miejsce na Pucharze Polski Seniorów, trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów. Także jest na pewno talentem, tylko żeby troszeczkę no, tych chęci, takich ambicji miał troszeczkę więcej. Nie wiem, może moja osoba go tak jakoś go dławi, że w tym moim cieniu jest cały czas. Ja nie mam na niego takiego wpływu i zresztą nie chciałbym wywierać nad nim jakiejś presji. Okej, pan też Gołotę uczył zapasów. Miałem taką historię. Tak, był taki pomysł, żeby się odbyła walka z Bowie. Z Nickiem Bowie. W Stanach byłem 3 tygodnie. No i tam robiliśmy takie jakieś podstawowe elementy ogólnorozwojówki, trochę tam chwytów, ale oprócz tego Andrzej miał swojego jeszcze trenera, który uczył go wrestlingu amerykańskiego, bo to miało być to na ringu, we wrestlingu, professional wrestling, tak. Było wesoło. Tyle a dawał radę Gołota, czy nie? No trudno tutaj powiedzieć, no, dawał rady, tak, oczywiście dawał rady, ale tutaj powiedzieć, no Andrzej po 2 lata jest ode mnie młodszy, także w tym wieku zmieniać już profil sportu jest bardzo trudno, ale Andrzej jest ambitny i cały czas próbował i nawet mu, nie nawet, a wychodziły mu tutaj te elementy zapasów. Jak wy, zapaśnicy, patrzycie na wrestling w wydaniu amerykańskim, na to show, na te udawanych tak jak powiedziałeś, chwyty. Patrzymy to na to jak na show. Aha. Jak na show, bo wiadomo, że tutaj nie traktuję tego poważnie, zresztą każdy zawodnik, który sportu walki wie na czym to polega, także tam pewne rzeczy, ale jest pełen podziwu dla tych zawodników, bo te ewolucje, które robią na tym ringu, czyli skaczą sobie z tych lin, to naprawdę to taki zwykły śmiertelnik tego nie zrobi, nawet zapaśnicy też by mieli duże problemy z wykonywaniem tych właśnie elementów akrobatycznych, które oni robią na tym ringu. Po co panu była ta przygoda, czy ten romans, tak to nazwijmy, z MMA? Żałuje pan tego dzisiaj? Żałuję dlatego, że no, walczyłem z Pawłem, przegrałem tę walkę, a nie żałuję dlatego, że miałem też zajęcia z zapasy, tak, w Akademii Sarmatia, gdzie właśnie trenowali te zawodnicy MMA i to jakoś podczas tych treningów jakoś mnie to zainteresowało i chciałem się w jakiś sposób sprawdzić oprócz tego. Sprawdziłem się, wniosek jest taki, że się nie nadaje. A czy to nie jest trochę rozmienianie się na drobne? Dwukrotny złoty medalista olimpijski w zapasach. Dyscyplinie, która igrzyskom towarzyszy od zawsze. Gdzie ważna jest technika, jak mówi Andrzej Supron. A tutaj nagle takie mordobicie trochę. Ale to tak, ja tak też myślałem na początku, że to takie mordobicie, ale też tak jak powiedziałem, prowadziłem 2 czy 3 lata zapasy z Akademii. Miałem troszeczkę inne spojrzenie na ten temat, w tym temacie. Nie ma powrotu do MMA, jak rozumiem? Nie ma, już wiem, że no niestety nie nadaje się do tej formuły walki. Okej, dzisiaj już wiemy, że zapasy pozostaną w programie Igrzysk Olimpijskich. Pan bał się przez moment, że może tak nie być? No przechodziły mnie tak, to właśnie takie myśli przez głowę, że co będzie, jak zapadnie decyzję, że zapasy wykluczą z igrzysk, ale cały czas wierzyłem w to, że one pozostaną, tak samo jak wierzyłem zawsze, że wygram walkę. Czasami przegrywałem walki, też się zdarzało, ale cały czas wierzyłem, że te zapasy się obronią. To jest najstarsza dyscyplina, jedna z najstarszych, tak? Dyscyplin starożytnych igrzysk olimpijskich, one były od zawsze
jednak historia, nie chciałbym, żeby ta historia się zmieniała. Zresztą też fakt jest taki, że z trzech dyscyplin, które zostały, czyli zapasy, tam chyba squash i baseball, baseball chyba był, że nie pamiętam. Mieliśmy 48 głosów, squash miał chyba tam 5 i baseball miał chyba 15 czy niecałe 20, także znokautowaliśmy naszych rywali i potwierdziliśmy, że zasłużyliśmy na to, żeby być w programie Igrzysk Olimpijskich. I mam nadzieję, że los nas nie doświadczy po raz drugi takiej sytuacji, bo to naprawdę wielka mobilizacja była wszystkich naprawdę państw na całym świecie, bo kiedy na przykład Amerykanie dogadali się z Iranem, gdzie oni są wrogami, Izrael na przykład kiedy walczy, jest zestawienie, kiedy ma walczyć zawodnik Izraelu i Iranu, po prostu nie dochodzi do tych walk. Oddają walkowerem Irańczycy, a tutaj wszyscy naprawdę... ponad podziałami. Tak, razem działali i wygraliśmy. I się udało. Tą walkę. Mówiłem o pańskim romansie z MMA, a romans z polityką. Po co? Po co denerwuje mnie to, że politycy nie dotrzymują słowa. I w jaki sposób też sport zostaje dla nich na samym końcu. I to mnie właśnie bardzo denerwuje i wiem, ale mam dwóch kolegów, którzy są posłami, także mam nadzieję, że to poprawią. I nic nie robią pewnie, tak? W komisji sportu są? O, są w komisji sportu, ale to nie jest takie, mi się wydaje, proste, bo ja też zasiadam w różnych zarządach, także wiem, że samemu się nic nie zrobi w zarządzie, tylko sobie można wnioskować, można sobie głosować. Niestety, jeżeli musi być większość, musi być poparcie, także wtedy można coś zmienić, także nie. A jaka polityka? Pan mówi moja mała polityka, to znaczy? Startowałem 4 lata do sejmiku wojewódzkiego. No nie dostałem się. Społeczeństwo nie zaufało. Nie, miałem bardzo dużo głosów, tylko po prostu nie z tej opcji startowałem. Gdybym startował na przykład z PiS-u, z Platformy, miałem bardzo wystarczającą ilość głosów. A z czego pan startował, jeśli mogę spytać, bo to chyba nie jest samorządny... Boże, zapomniałem. Pan to tak nieważne, w takim razie było tak mało istotne, że... Także osiągnę, tam mieliśmy próg chyba 6-8%, także tylko jeden wszedł do sejmiku. Także. Ja byłem drugi. Okej. Jakie ma pan plany? Plany? Ale jakie? Sportowe, zawodowe? Tak, zawodowe. Zawodowe? Trzeba powiedzieć tak, zawodowych to nie ma, bo jestem na emeryturze. W żołnierzu emerytowanym. Mam też, niektórzy to nazywają emerytura sportowa, inaczej mówią to gratyfikacja za medal olimpijski. No ale mam sekcję za pośrednictwem klub sportowy, jestem prezesem fundacji, która wspiera sport, w szczególności zapasy. I chciałbym właśnie tutaj w tym kierunku pójść, żeby młodzież z tych obszarów wiejskich, jak ja jestem, żeby poszła w moje ślady i nie było na jakiejś takiej przegranej pozycji, że są gorsi, tylko po prostu mają stworzyć im szansę do tego, żeby jak równy z równym z każdym zawodnikiem w Polsce na świecie walczyć i rywalizować. Tam u siebie na wsi to podejrzewam, że pan ma wszystko za darmo, prawda? No tak. Nie ma tak za darmo. Dwukrotny mistrz olimpijski, nie? Nie. Ale mamy symbolicznie, płacimy, tak, płacimy symbolicznie tutaj zresztą. No niestety, no i nasza gmina nie jest tak bogata, nie mamy jeszcze własnej sali. Ale jak Warszawa nie ma własnej sali, tak, co pasy nie mają na sam wyrzut. To prawda. Kolegów wyrzucają z Legii, tak samo w Śląsku, Wrocław. Ale burmistrz obiecał nam, że za 2 lata będziemy mieli własną halę dla sportu walki. Także popieram te czyli działania. Dajmy mu 7 lat. Jak mówisz, że 2, to dajmy mu 7. No, chciałbym, żeby do następnej kadencji do końca skończył. Chciałbym tylko, żeby fundamenty zostały wylane, to wtedy mam nadzieję, że to już jakoś pójdzie. Dwukrotny mistrz olimpijski. Jak dzisiaj patrzy na sport, to widzi pan jakiegoś idola sportowego, takiego, który na panu robi wrażenie? Ogólnie mówię o sporcie. Jest tylu wspaniałych sportowców, że tutaj trudno wybrać jakiegoś idola, bo jakbym powiedział, że no nie wiem, że Adam Małysz jest idolem, bo fajnie skakał, zdobywał te kryształowe kule, to mógłbym skrzywdzić Kamila Stocha, który tutaj 2 złote medale olimpijskie romnął w Soczi, tak? No tak. Także wszyscy zawodnicy, którzy zdobywali medale, nie tylko złote, ale ciężką swoją pracą, są dla mnie idolami. Także nie, może nie idolami, ale wielkimi sportowcami,
których bardzo doceniam, bo wiem, ile to kosztuje po sobie. Tak jak pan kiedyś był idolem dla wielu młodych ludzi. Mam nadzieję, że tam jeszcze dla kilku zostały. Też mamy taką nadzieję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Andrzej bardzo. Broński, 2 złote medale Igrzysk Olimpijskich, był moim i państwa gościem. Do widzenia.